Halo, halo. Witamy wiernych fanów. Już zaczynamy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Potwierdźcie na czacie, że wszystko jest ok. Dobrze uruchomiłem sprzęt. Późno w nocy. A dzisiaj spotykamy się na naszym Bielowieczorku z omawianiem matur. Cześć Filip, cześć Michał, Pinac, welcome. Wieczorna tradycja, posiedzieć przy kompie i posłuchać o biologii. Moi drodzy, tak spojrzałem na te matury i tam już jeden czerwiec jest omówiony, próbna jest omówiona. Tam zerknijcie, jutro z Jackiem może siądziemy i na tym naszym kanale zrobimy takie playlisty całe, żeby, bo dzisiaj chyba tak doszliśmy do takiego przy rozmowie, że jak tam wejdziecie, to że będzie playlista na przykład omówienia różnych arkuszy albo inna tam tematyczne takie, że tematy omawianie, bo tego się tam robi już dużo. Jest super, super. Tak, żeby łatwiej wam było na przykład znaleźć arkusz jego omówienia, jak będziecie chcieli sobie jeszcze przed maturą teraz posłuchać o tych arkuszach. Część omawiała tam Ania w zeszłym roku, część ja. Także dzisiaj postanowiłem dorzucić czerwcowy, czyli ten arkusz, który w lipcu był omawiany 2020. I dzisiaj zrobimy jego połowę, za tydzień go dokończymy, a mam nadzieję, że znaleźliście grupę, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Jacku, jak mnie słuchasz, albo ktoś tutaj z naszych tych, to weźcie, podepnijcie ten adres może grupy na Facebooku gdzieś na czacie, że osoby, które są na czacie, też na górze czatu, żeby to się jakoś pojawiało. Także dołączcie do tej grupy, tam będziemy sobie dyskutować, jak będziecie mieli jakieś zadania, to jak najbardziej wrzucajcie, będziemy dyskutować, czy jakaś odpowiedź, czy coś jest na tak, na nie, albo dlaczego jest taka odpowiedź, a dodatkowo będziemy też, ja będę wrzucał tam jakieś ankietki, na przykład, który kolejny arkusz zrobić, czy to jakiś może maj, czy to coś tam. Wbrew pozorom tych arkuszy za dużo takich nie ma, tych najnowszych, no ale porozmawiajmy sobie. Każda rozmowa na temat, jak konstruować odpowiedź, jak analizować zadanie, zawsze coś tam w mózgu gdzieś zostaje. Dobra, aby nie tracić czasu, w takim razie przechodzimy do naszej matury, tak zwanej tego terminu dodatkowego, czyli matura miała się odbyć w czerwcu ze względu na covidowe warunki, odbyła się w lipcu, tak czy siak. Dzisiaj zrobimy część zadań, za tydzień będziemy kończyć. Mam nadzieję, że uda się do 10 zadania dzisiaj dobrnąć. Popatrzę jeszcze, czy jakiś tutaj nie macie. Jest przypięta grupa, super Sasia, czyli jednak tutaj chłopaki dobrą robotę robią. Ok. Mamy zadanie z doświadczeniem. Doświadczenie niezbyt trudne, że mamy asymilację dwutlenku węgla, węgiel eksportowany z chloroplastów jako triozofosforany i tak dalej. W warunkach zakłócenia eksportu fotosyntezy skrobia gromadzi się w chloroplastach, co jest wskaźnikiem tego zaburzenia. No i teraz uwaga, mamy coś takiego, że hipotezę podali na tej maturze. Mój Boże, zazwyczaj każą hipotezę samemu konstruować, ale widzimy, że pierwszym z badanych objawów jest co? Niedobór magnezu. I zobaczcie, hipoteza podają obiekt. Tak jak mówię, czy w hipotezach trzeba podawać obiekt? Jakie są w ogóle zasady tych metodologii doświadczeń? No generalnie świętością jest podawanie obiektu przy problemie badawczym. Świętość. Wniosek też musi mieć obiekt, no bo jak stawiam wniosek na przyszłość, to nie mogę nagle zacząć uogólniać u roślin, jak tylko badałem jakąś roślinę. Mój wniosek dotyczy tego, co badam. Ale hipoteza, czy powinna zawierać, są hipotezy bez obiektów, ale jak sobie zapamiętacie, a w stresie dużo można zapomnieć, pamiętaj cholero, zawsze, czy to problem badawczy, hipoteza, czy jakikolwiek wniosek, ładuj tam obiekt konkretnie, badanej rośliny, urządkiewnika, coś tam, rodzina szopowatych badana, zawsze to jest, i popatrzcie, że oni sami stawiając takie hipotezy, też właśnie mówią o dokładnie o naszym rzodkiewniku. No dobrze.
No to co? Zaburzenie eksportu liści. I mamy przebieg. Popatrzcie, to zadanie sprawiło bardzo dużo problemu uczniom. 21 dni hodowano sadzonki rzodkiewnika, stosując różne pożywki. A już widzę, że próba A, pożywka pełna. Jak myślicie, możecie sobie tam sami w duszy odpowiedzieć albo coś tam do mnie pisać, niestety troszkę to z opóźnieniem dochodzi, ale słuchajcie, co wam już sugeruje takie stwierdzenie na maturze, że jakaś próba jest na pełnej pożywce? Napiszcie w komentarzu, ja będę dalej tutaj jeszcze sobie gmerał. Drugą połowę pożywką bez soli magnezu. Co już to powinno sugerować w metodologii doświadczeń? Potem je oświetlano i badano co? Obserwowano zabarwienie liści oraz ich masę. Ważono. Zatem co tutaj możemy zrobić? 14 dnia wybarwiono płynem Lugola. Super, no czyli na skrobie badano. Też tak właśnie od razu super piszecie, kontrola niezaburzona, niezmieniona w warunkach naturalnych. I teraz przestrzegam was przed jedną rzeczą, która z prób była, nie wiem czy będzie takie polecenie, nie wnikam, ale analizując, ja wypluwam z siebie to, co mi do głowy przychodzi takiego typowo maturalnego, technicznego, na czym można budować zadania. Słuchajcie, jeśli będzie pytanie, która próba jest kontrolną i odpowiedź uzasadni, to od razu mówię, uzasadnienie to jest argument, a nie definicja. Nieraz takie definicjo podobne uzasadnienia przychodzą, ale chcemy być zajebiści na maturze, a nie jak po prostu kołki nieociosane. Wiemy, rozumiemy, co to jest uzasadnić. Więc jak ja mam próba A to próba kontrolna, ponieważ, i teraz piszę, została przeprowadzona w warunkach niezmienionych naturalnych, to mi się już lampka świeci, kurde, przecież to jest definicja próby kontrolnej, a ja mam uzasadnić, po czym ja wiem z tego zadania, że to jest kontrola. Dobra, zostawię, nie kreślę. Jest to próba przeprowadzona w warunkach naturalnych niezmienionych, w tym przypadku roślina hodowana na pożywce pełnej, bo słowo pełna to mi zasugerowało, to było argumentem. Tym uzasadniam, że to jest ta próba, a nie definicją. Ok? Dopisujcie w tym doświadczeniu, tak, a nie tylko suchą definicję. Możecie się kłócić i tutaj znaleźć, ale w tym zadaniu to było tak jakby definicja. Tak, czasami jest taka definicja podobna, argument zaliczany, ale ja nie chcę, żeby w razie czego, jeśli będą bardzo ściśli, urwali wam punkty za to. Tak jest. Dobra, no i co? Wyniki doświadczenia. Popatrzmy, co się stało. De facto obserwowano zabarwienie, to jest mój jeden parametr, jaki zbierano, ważono, czyli masa, to jest mój drugi parametr, oraz barwiono lugolem, czyli rozumiem skrobia, to jest mój tak jakby trzeci parametr, jaki obserwowałem. Czyli co? Barwienie Lugola na zdjęciu poniżej. Dobra. Widzę, że się zabarwiło. Nie na fioletowo. Niech was po uszach wystrzelać za te fiolety. Granatowo-czarny, granat. Fiolet pójdzie z dymem na maturze. Nie zaliczą. Po 14 dniach, dobra, dam, czyli co? To było 14 dnia, zabarwiono, jest skrobia, tak? Bo widzę, że się zabarwiło. Roślina B jest wyraźnie zabarwiona. Dobra, dalej. 15 dnia żółknięcie, czyli czekajcie, żeby się trzymać kolorów, to tak, to się stało 14 dnia, to się stało 15 dnia, żółknięcie i na zielono, nie, źle zrobiłem, jeszcze raz wróć, zabarwienie liści było przeze mnie na zielono, o to będzie to, 15 dnia zżółkły liście, jedynka, natomiast masę dałem na żółto, masa 16 odnotowano niższą masę. No dobrze, czyli widzę trzy wyniki
odnoszące się do trzech niejako, do trzech tych, prawda, założonych obserwacji. No i co? A jest jednak próba kontrolna w opisanym uzasadnieniu. To już sobie powiedzieliśmy, także pamiętajcie, żeby odnosić się do naszego, tylko sprawdźmy dokładnie, na czym polegało polecenie. Określiliśmy, że próba A, odpowiedź uzasadni, powiedzieliśmy dlaczego, ale dodatkowo tutaj dostrzelili to, co czasami dostrzeliwują do polecenia, odwołując się do znaczenia w sprawdzeniu hipotezy. To jaką rolę ma ta próba kontrolna? Nie tylko tu, ale zawsze. Ta próba kontrolna pozwala nam stwierdzić, pozwala nam odnieść się do tego, czy rzeczywiście brak magnezu wpływa na zaburzenie eksportu cukru. Czyli po prostu trzeba było powiedzieć, po co ja porównuję badawczą z kontrolną, co ja chcę tym osiągnąć. Myślę, że ten punkt nie powinien sprawić nikomu żadnego problemu. Dobrze. Nie zawsze jest ta część o tutaj, czasami jest po prostu odpowiedź uzasadni i tu jest kropka. I już wystarczy wtedy odpowiedzieć, po czym my tylko wiemy, że jest ta próba kontrolna, prawda? Dobra, świetnie. Jak są jakieś pytania na bieżąco, to ładujcie tam w komentarzach, nie wstydźcie się. Dobra, oceń tak bądź nie, czy wyniki doświadczenia potwierdziły naszą hipotezę. No właśnie, wyniki jak najbardziej potwierdziły hipotezę, ale wyjaśnić te uzyskane wyniki. Dlaczego? Popatrzmy na hipotezę. Jeszcze raz. Przepraszam, telefon niewyłączony. Popatrzcie na hipotezę. Hipotezą było, że pierwszym objawem niedoboru magnezu jest eksport cukrów z liści, czyli nie tak jakby żółknięcie, tylko eksport. I zobaczmy na nasze wyniki, co się stało. 14 dnia skrobia jest, 15 żółknięcie i masa liści była odnotowana dnia 16. Zatem pierwszą zaobserwowaną różnicą pomiędzy tymi dwoma roślinami było gromadzenie się skrobi w liściach, prawda? Zatem jest ten eksport zaburzony. Zaburzenie eksportu z liści, moi kochani, wiąże się z tym, jest równoznaczne, że cukier zostaje w liściu, a nadmiar cukru zostaje zamieniony w skrobię. Dlatego już 14 dnia, zanim liście zaczęły żółknąć, mogłem wykryć skrobię. Czy to jest jasne? Otóż wystarczyło tu się odnieść, że ta pierwsza, najwcześniej występująca różnica to wykrycie skrobi już 14 dnia, a później dopiero jest to żółknięcie, a dopiero później jakiś utrata masy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co tu chodzi. Trzeba się było odnieść do tego koloru skrobi, która oznacza, że cukier zostaje w liściach, czyli transport skrobi, czy w ogóle cukru z liścia jest zaburzony i to potwierdza hipotezę, bo to jest pierwszy objaw, zaburzenie transportu cukru z liści. Świetnie. Dalej mamy 1.3. Wykaż związek. Wykaż związek to jest nic innego jak pokazanie, co jest tym elementem wspólnym, czym są powiązane dwa pojęcia, dwa procesy, dwa elementy, które musimy w jakiś sposób wykazać. Między czym? Stopniowe żółknięcie liści roślin, tak? Czyli napiszę stopniowe żółknięcie, a czym? A pożywka bez magnezu. Pożywka bez magnezu. Zatem
co może być wspólnego, czyli muszę znaleźć taki element, który i powoduje żółknięcie, jest powiązany z żółtym kolorem i z tym, że nie ma magnezu. Oczywiście nic innego nam nie przychodzi do głowy jak chlorofil. Brak magnezu to brak chlorofilu, bo magnez jest elementem składnika, świetnie piszecie, jest elementem składnika, prawda, tego pierścienia porfirynowego, czyli jest tak jakby potrzebny do budowy chlorofilu. Natomiast chlorofil nadaje zieloną oczywiście barwę, czyli brak chlorofilu to żółknięcie. I teraz jak znajdziecie sobie w takich zadaniach na wykazanie związku ten element wspólny, barwa chlorofil i magnez, struktura chlorofilu, to wystarczy po prostu pisać już jak wam się podoba, że magnez, który jest niezbędny do syntezy chlorofilu, nadaje również zielone zabarwienie, niedobór magnezu powoduje niedobór chlorofilu i dlatego liście żółkną, tracą zieloną barwę. Jak to nie ujmiecie, jak sobie poczytacie te klucze, albo jak chcecie tutaj na tej analizie teraz być, patrząc na zadania, ale klucz sobie możecie wydrukować, nie wiem, czy CKE te arkusze czerwcowe udostępnia, my te arkusze mamy, bo piszemy do, oczywiście jako placówki edukacyjne, my je otrzymujemy na prośbę z Biura Edukacji, natomiast chyba na arkuszach.pl tam wszystko jest, więc można sobie to ściągnąć. Możecie patrzeć w klucz, jak to analizujemy i patrzeć też na odpowiedzi i to będzie zajebista forma dla was nauki. Patrząc teraz sobie w domu na klucz tego arkusza, możecie też zadać pytanie, jak jakiegoś klucza nie rozumiecie. A tutaj to żółknięcie można uzasadnić tym, że ksantofil dominatowy, nie trzeba nic pisać o ksantofilach, mój drogi, to nie jest, Szymon, wyjaśnianie, dlaczego liść jest żółty, tylko dlaczego żółknie, bo zanika w nim chlorofil. Oczywiście jakbyś napisał, że jest to dzięki temu, że nadal ksantofile są obecne, no to nic się nie stanie, ale nie daj Boże, Szymon, okaże się, że ten żółty kolor to nie ksantofile, a coś innego, nie zmyślam teraz, tak, i popełnisz tu błąd, to wtedy ci wyzerują. Oczywiście prawda, nadmiar prawdy w arkuszu nie grozi żadną utratą punktu, pomimo, że nie jest to wymagane w kluczu. Jasne, Szymon? Daj okejkę, jeśli dotarło i słuchasz. Dobra. Zadanie 1.4 wyjaśni, czyli mamy do czynienia, że tak powiem, z zadaniem, że niedobór magnezu powoduje chlorozę, że niedobór magnezu powoduje chlorozę. No, chloroza to zanik chlorofilu. Wiesz co, wprawdzie w kluczu tego tutaj nie ma jako tako. Ja oczywiście jako, powiedzmy, osoba, która sprawdza arkusz, która została do tego uprawniona, no nawet jak nie znam takiego słowa, Sylwia, powinienem sam sobie sprawdzić, co to znaczy i to oznacza niedobór. Ja bym ci to zaliczył, aczkolwiek, Sylwia, wygląda to tak, że po pierwsze ma się szkolenia przed sprawdzaniem arkuszy i wtedy dodatkowe elementy wychodzą na takich, że tak powiem, szkoleniach, co zaliczać, czego nie zaliczać. Natomiast jeśli ja bym miał chociażby odrobinę tutaj wahania, czy ci to zaliczyć, czy nie, oczywiście ja zawsze robię tak, że jest na korzyść ucznia, czyli jak coś jest związane, to ten klucz, to ten punkt daje. Natomiast jeśli byłoby taka sytuacja, że coś by było dla mnie niepewne, bym się wahał, od razu wzywam, prawda, przewodniczącego komisji i on podejmuje decyzję za mnie, czy to zaliczyć, czy nie zaliczyć, bądź weryfikatora tak naprawdę do takiego zaliczenia. Więc tutaj absolutnie chloroza, jak najbardziej ja bym się ku niej skłaniał. Dobra, wyjaśnij i teraz wyjaśnij. Zasilane pożywką bez to jest moja przyczyna. Natomiast i przyczynę powinienem napisać. Już nie będę teraz jej pisał, bo wiecie, no szkoda czasu. Natomiast co jest moim skutkiem? Może skutek nie jest podany, może jest podany. W ogóle mechanizmy
Zawsze trzeba podawać w wyjaśnieniach, ale możecie mieć wyjaśnienie PMS. Macie przyczynę, macie skutek, musicie napisać mechanizm. Drugi rodzaj wyjaśnień, macie przyczynę, nie macie mechanizmu i nie macie skutku. Dla przykładu takie polecenie, na przykład wyjaśnij, w jaki sposób inhibitor może skutkować, nie wiem, wpływać na szybkość reakcji, czy tam na łańcuch metaboliczny. Wtedy masz podać mechanizm, jak ten inhibitor działa na łańcuch oraz skutek, czy go zahamuje, czy go nie zahamuje, czy przyspieszy reakcję, czy zahamuje, czy nie wpłynie. Czyli wówczas macie polecenie, wyjaśnij, jak coś wpłynie. Masz ocenić skutek. A mogę skonstruować taki model. Wyjaśnij, jak inhibitor spowoduje zahamowanie tej reakcji. O, wtedy mam podany skutek. Albo mogę mieć, czasami spotyka się takie dziwactwa bez przyczyny, gdzie jest tylko skutek, na zasadzie na przykład podaj przyczynę tego, że budowa skóry jest adaptacją do skutecznej wymiany gazowej. Wówczas skutkiem jest skuteczna wymiana gazowa, wiem, że mam się odnieść do mechanizmu coś w skórze i mam powiedzieć, co może być tą przyczyną. Wówczas mogę powiedzieć, nie wiem, wilgotna albo tam, prawda, relatywnie cienka, dobrze ukrwiona skóra, w jaki sposób lecę mechanizm, co kończy się właśnie tą lepszą wymianą. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałam powiedzieć. Najłatwiejszymi wyjaśnieniami są te wyjaśnienia, gdzie mamy przyczynę i skutek. Trudnymi są już te, których musimy coś ocenić sami. Dobrze. Dalej. Lecimy dalej. Co jest tu skutkiem? Miały niższą świeżą masę. No i już, niższa masa. Ok. No i jaki jest mechanizm? Trzeba go wymyśleć. Zatem brak magnezu powoduje brak wystarczającej ilości chlorofilu. Czym to skutkuje? Brak wystarczającej ilości fotosyntezy, czyli mniej albo brak, tak? Zależy, jak tam to konstruujecie, brak tego syntezy cukrów, dlatego niższa świeża masa. No pewnie. No pewnie. Bardzo dobrze. I takie coś teraz jest moim mechanizmem. Wystarczy to ubrać w słowa. Jak sobie to popatrzycie na te odpowiedzi, one są zazwyczaj o wiele prostsze niż takie dość skrupulatne rozpisywanie ciągu przyczynowo-skutkowego. To jest przyczyną tego skutku, chlorofil jest przyczyną tego skutku, fotosynteza jest przyczyną tego skutku, mniej cukru jest przyczyną niższej masy rośliny. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy i w ten oto sposób na pewno uzyskam punkt. Zwróćcie uwagę, jak macie otwarte klucze, że one tu były o wiele mniej wymagające, na przykład odpowiedź: magnez jest konieczny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, której produkujemy są związki organiczne budujące ciało rośliny, tak? Czyli w ogóle tak jakby pominięte jest ta ilość chlorofilu, tylko bezpośrednio jest powiedziane o tym, że jak jest mniej magnezu, to jest mniej fotosyntezy. Nigdy nie wiecie, jak będzie skonstruowany ciąg w kluczu, dlatego warto te proste mechanizmy, kroczek po kroczku, nic nie omijać, że rośliny nie przeznaczały wytworzonych związków na budowę, tylko na przeżycie. Natalia, to jest tak jakby już skutek tego, co się z cukrem dzieje, natomiast mogłabyś tu dopisać absolutnie, że na przykład brak fotosyntezy, mniej syntezy cukrów, natomiast
oddychanie zachodzi cały czas w roślinie zużywające cukier, dlatego jest niższa masa rośliny. Tylko tu jest napisane niższa świeża masa, czyli de facto chodzi o ten przyrost nowej biomasy, a nie samą tak jakby tę masę taką, aczkolwiek jakbyś napisała, nie ma tu problemu z tym, żeby, bo rośliny absolutnie będą zużywały ten cukier. Świeża masa tej rośliny tutaj będzie, tak, i skutkuje to dokładnie, Grzegorz. Magnez jest substratem potrzebnym do syntezy chlorofilu. Zasilane roślin pożywką bez magnezu powoduje jego niedobór, przez to hamowana jest synteza chlorofilu, co hamuje fotosyntezę. Tutaj Grzesiek bym dołożył jeszcze, której produktem są cukry, bo połączyć proces ze skutkiem poprzez syntezę cukru, nie? Ale wydaje mi się, że takie coś by też przeszło, chyba że w kluczu w uwadze jednoznacznie było napisane, że musi się odnieść do syntezy cukru, ale nic takiego tutaj nie widzę, także spadek aktywności, tak, tutaj jeszcze jest dodatkowo, można było o enzymach powiedzieć. Pamiętajcie, tutaj nawet klucz zaliczał coś takiego, że magnez oczywiście jest potrzebnym, tutaj nie napisali czym, ale podejrzewam, że jakimś kofaktorem karboksylazy tej rubisko, dlatego rubisko wymaga magnezu, bez magnezu rubisko słabiej wiąże CO2. Jak ktoś nie poleciał w fotosyntezę jako tako, tylko mówił o rubisko, To rzeczywiście też było zaliczane. Dobra, bo za długo siedzimy, nie zdążymy połowy tej matury zrobić dzisiaj. Spośród wymienionych podkreśl wszystkie te, które biorą bezpośredni udział w transporcie węglowodanów. No właśnie, które transportują z miękkiszu do korzeni? No to wiemy, że cukry idą łykiem, prawda? Na pewno naczynia nie będą brały udziału, bo to idzie woda w górę, a nie w dół. Pamiętajcie, że naczyniami czasami cukry mogą płynąć, ale wtedy i tak w górę płyną, a tu jest napisane do korzeni. Cewki to też elementy drewna, włókna drzewne, elementy drewna. Zostają nam oczywiście komórki przyrurkowe i rurki sitowe jako elementy okrytonasiennych, jak najbardziej. Tak było zaliczane. Tutaj widzę, Natalka o coś pyta, że zahamowanie fotosyntezy i całkiem brak związków organicznych. Wiesz co, Natalia, i tu jest dobre pytanie twoje, bo zobaczcie, jakby było pożywka, niedobór magnezu w pożywce, to byśmy pisali niedoborem. Tutaj brak magnezu, jest, można pisać, że to brak zdolności tworzenia nowego chlorofilu, natomiast wiecie, czy brak fotosyntezy, tu bym się zastanowił nad tym, co napisałem, bo pamiętajcie, że to, że w pożywce nie ma fotosyntezy, to, że w pożywce nie ma magnezu, to nie znaczy, że w roślinie nie ma jeszcze trochę tego magnezu, może ma zmagazynowany, może jeszcze przecież liście dalej są jakieś zielone, także ta fotosynteza jest, ale na pewno ona zacznie spowalniać. Więc rzeczywiście, Natalia, może lepiej by było to napisać nie takim drastycznym brakiem, bo tu już napisałem mniej cukrów, czyli brak może spowolnienie, zmniejszenie intensywności tej fotosyntezy, rzeczywiście chyba, co na ten temat myślicie? Napisalibyście brak, czy lepiej by było napisać tak jakby zahamowanie, przyhamowanie, spowolnienie? Dajcie znać, jakbyście... Zahamowanie, zahamowanie, spowolnienie. No ja też bym się tego trzymał. Natalka, chodzi o produkcję cukru po prostu. Ta niższa, świeża masa, czyli generalnie nie masa całej rośliny, tylko masa wyprodukowana. Nie wnikaj tutaj za bardzo. Po prostu w skutku wpisz niższa, świeża masa, natomiast całość
jest dość, jak zaczniecie tak na atomy rozbijać te zadania, to naprawdę zejdzie wam 20 minut nad jednym zadaniem, a arkusz wiecie, że robi się na styk obecnie, jest dużo roboty. Dobra, dzięki za hamowanie, Grzesiek, wpisywałeś zamiast zahamowanie, bo zahamowanie jest definitywne. Hamowanie, cholera wie, czy ty zahamowałeś do końca, czy zmniejszyłeś. Rzeczywiście, Grzesiek, to jest lepsze chyba taki wytrych, żeby drastycznie nie zamykać sobie możliwości, tak, spowolnienie. Ja też, Sylwia, bym tak napisał. Dobra. Dobra, lecimy dalej, mordeczki. Tutaj dwie odpowiedzi były prawidłowe, bo oczywiście pomimo, że samymi rurkami sitowymi płynie cukier w dół, ale jest napisane bezpośredni udział w transporcie, czyli no bez komórek przyrurkowych nie byłoby załadunku, rozładunku, jak najbardziej te dwa elementy. Zadanie drugie, mamy tu do czynienia z histonami, czyli mamy do czynienia, no wchodzimy w te elementy i składu chemicznego, ale też elementy troszeczkę takiej biochemii, można powiedzieć, tej chemicznego aspektu. I fajnie tu było napisane, do czego służą histony, mamy różne klasy, to co zawsze mówię, nie uczcie się tych histonów, jak będzie trzeba, to upośledzenie, tu czytam tak jednocześnie ten czat, upośledzenie to tak głupio brzmi, tam upośledzenie, spowolnienie. No, myślę, że nie czepialiby się o upośledzenie fotosyntezy, ale raczej z mniejszą intensywnością. Dobra, mamy klasy tutaj tych histonów, mamy chemiczne modyfikacje, bezpośredni wpływ, super. Synteza białek odbywa się w fazie S cyklu komórkowego, super, wtedy kiedy replikacja, bo od razu trzeba to nawijać, wszystko nam napisali, analiza składu H3, 136 aminokwasów wszystkich rodzajów, bla, bla, z wyjątkiem tryptofanu, o, wysoką zawartość lizyny oraz obecność cysteiny. I teraz, kochani, ja to czytając, od razu mi się kojarzy, cysteina z czym wam się powinna kojarzyć? Chyba każdy powie, że z mostkami dwusiarczkowymi. Nie dajcie się wpuścić w taką malinę, że tam jeszcze metionina ma siarkę i piszecie, nieraz się spotyka, no w tym białku są aminokwasy siarkowe, czyli metionina i cysteina, dzięki czemu tworzy on mostki dwusiarczkowe, bo metionina nie tworzy dwusiarczkowych, tak? Tylko cysteina, pomimo że metionina ma siarkę. A natomiast lizyna, arginina i jest jeszcze trzeci aminokwas, histydyna, ale te dwa aminokwasy i histydyna, te trzy w sumie, one się czymś bardzo ważnym charakteryzują. Charakteryzują. Z 20 aminokwasów, dwa aminokwasy są kwasowe i mają swoje nazwie kwas, kwas glutaminowy, kwas asparaginowy. Natomiast trzy aminokwasy są wyraźnie zasadowe: lizyna, arginina i histydyna. I właśnie histony są bardzo mocno naładowane dodatnio, czyli mają ten tak jakby charakter zasadowy, bo kwas, te wszystkie boki kwasowe, kwasu DNA, to są reszty fosforanowe ujemnie naładowane, a plusik z minusikiem się chyba jakoś tam ma do siebie, dlatego te histony ładnie trzymają się, czy DNA trzyma się tych histonów. No dobra, jedziemy z koksem. Słuchajcie, ja przy omawianiu tych arkuszy nie wiem, czy dobrze, że aż tyle gadam takiej teorii i robię takie wyskoki w bok. Nie wiem, czy tego oczekujecie, czy bardziej, żeby tylko powiedzieć, co jest w zadaniu, ale myślę, że to ma być też taka powtórka, więc od razu mówię, w co mogliby się skierować, w jaki sposób mogłoby być, albo na co skierowane takie zadanie. Strukturę pierwszorzędową tworzy 136 aminokwasów, które są, no klasyka, to chyba, przepraszam, ale każdy słabo wykształcony biologicznie, słabo wykształcony biologicznie uczeń generalnie musi tu napisać wiązania peptydowe. No po prostu no way, żeby to zwalić. Jak ktoś takie rzeczy zwali, to jest po prostu cieniasem, no idzie do domu, no sprzedawać pieczarki co najwyżej w Broniszach pod Warszawą, a nie stawać się lekarzem. Lecimy dalej. Histony H3 cechuje znaczna zawartość aminokwasów. Jakich?
Oczywiście są to zasadowe aminokwasy. I zobaczcie, że ostatnia matura też już coraz bardziej idzie w kierunku tych molekuł. Więc może warto zapamiętać jednak, bo to ułatwi wam, bardzo dużo czasu wam to, że tak powiem, zaoszczędzi. Kwasowe są dwa, zasadowe są trzy. Tak jak powiedziałem, jeszcze histydyna. I tyle. Cała reszta, piętnastka cała, jest tak jakby aminokwasami o charakterze obojętnym, co nie znaczy, że są polarne czy niepolarne, tak? Ale nie mają tego wyraźnego charakteru kwasu czy zasady. O, znowu. Znowu. Czy taki aminokwas czyli CH3, alanina. Piszemy, czy jest polarny, czy niepolarny. A ja się napiję kawki. Kawka wypita, odpowiedzi powinny się pojawić. Polarny, polarny. A w klasyfikacji jest on niepolarny. Ja żeście polecieli. Klasyczne WTF. Dlaczego alanina jest niepolarnym aminokwasem? Po pierwsze, aminokwas jako aminokwas zawsze jest polarny. Każdy jest polarny, bo zgodzicie się, że powinienem to tak narysować, czyli no, generalnie w punkcie izoelektrycznym on będzie taki. Natomiast tam jak przeważycie kwasem czy zasadą, to wiadomo, że będzie któraś forma, ale ma grupy. To dlaczego część aminokwasów jest polarna, część niepolarna, skoro wszystkie tworzą jony w roztworze? Bo tak naprawdę chodzi o to, że jak tutaj połączycie to tymi wiązaniami peptydowymi i na przykład dam glicynę i znowu wiązanie peptydowe i coś, to wtedy te grupy tracą polarność i taka alanina traci te jony tutaj. Natomiast czym się może jedynie charakteryzować polarny czy niepolarny? Tym, że na przykład mam tutaj grupę niepolarną R albo grupa polarna R. Rozumiecie? I te grupy R są polarne czy niepolarne i tak biologicznie nazywamy aminokwasy polarne, niepolarne, a nie sam aminokwas, bo w chemii każdy będzie polarny. Zajarzyliście, o co biega? No. Oczywiście, że te wiązania peptydowe, one gdzieś tam mają elektroujemne, ale sama grupa, chodzi o samą grupę, tą boczną R. No dobra, no to jak mogą oddziaływać z DNA? No na pewno nie kowalencyjnie, jak tam jest plus z minusem, elektrostatycznie. Dziękuję. Co góra, dół? Szalbierski. Oj, tam nie muszą być. W rzeczywistości i tak to jest wszystko trójwymiarowe. To, że one są na zmianę, to wie. I tak zawsze rysują grupy R, żeby łatwo je było widzieć tak. A tak naprawdę powinienem to trójwymiarowo zacząć rysować takie schodki, bo tam są SP3. Nie czepiajcie się. Także. Pinac, nie wnikaj, bo wsiąkniesz. Jest to, należy do grupy niepolarnych, ponieważ grupa R jest niepolarna. Oczywiście chodzi o to, jak on występuje w białku. Dobra, Szalbierski, też się czepiam, muszę komuś dzisiaj pocisnąć jeszcze z wieczora, bo inaczej będę źle spał. Dobra. Mordeczki, no to co dalej? Wyjaśnij. Znowu przychodzi nam z pomocą pewien schemat, który bardzo ułatwia uczniom pisanie odpowiedzi na maturze. Przyczyna, mechanizm, skutek, czyli generalnie zastosujmy PMS. Cóż mamy teraz wyjaśnić, moi drodzy? W komórce eukariotycznej produkcja białek odbywa się w fazie, jest chociaż tempo syntezy. No i co tu jest przyczyną, to a co tu jest skutkiem? Hmm.
Ja bym powiedział, że dlaczego mam to wyjaśnić, czyli coś się dzieje, to tak jakby ta produkcja białek, coś, co mam wyjaśnić, skutkuje tym, że to się odbywa w tej fazie. Prawda? Okej, dajcie już gotowe takie odpowiedzi, prawda? Ja bym powiedział, że to jest skutek. Przyczynę mam znaleźć w ogóle, mechanizm mam znaleźć, a skutek, czyli co powoduje, że ta produkcja, czyli komórka już zdecydowała się na produkcję w fazie S. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć nic innego, jak replikacja w fazie S jest przyczyną, a skutkiem produkcja białek w fazie S. Czy to ma sens? Soldiers, dlaczego elektrostatycznie? Bo ładunki dodatnie z ujemnymi będą oddziaływaniami elektrostatycznymi, tak jakby jonowymi, a nie kowalencyjnymi. Tam fosforan nie reaguje grupą OH z histonem. Jasne, soldiers? No i co to ma wspólnego? Co replikacja ma, dlaczego ona wymusza? Tam już pisaliście coś, widzę. Maciek. Dobra, super. Super, że zrozumiałeś. Lecimy dalej. Zatem replikacja w fazie S, która łączy się z tak jakby no, syntezą większej ilości DNA, powoduje, że to DNA i teraz właśnie trzeba odpowiednio upakować, aby nie uległo uszkodzeniu, prawda? Albo trzeba powiedzieć, że DNA występuje w postaci chromatyny, dlatego potrzebuje histonów. Potrzeba histonów do. I teraz możecie powiedzieć, utworzenia chromatyny, do upakowania, aby się nie uszkodziło, aby się zmieściło, tak? Dlatego muszę mieć te histony i produkować je na bieżąco w fazie S. Dobrze. Kochani, czy macie przed sobą klucz do tej matury? Zawsze Lizzy jest zapis i wszystkie matury, wszystkie nasze zajęcia lądują na YouTubie i są tam nieusuwane przez dłuższy czas, przynajmniej przez rok. Kochani, czy macie klucz? To jest coś bardzo ważnego, co wam chcę w kluczu pokazać, ale musicie to zerknąć na gołe oczy, bo ja nie mam PDF-a teraz na tablecie. Przynajmniej Sylwia ma, dobra. Sylwia i cała reszta, która ewentualnie patrzy w klucz. Zobaczcie, jak wygląda czwarta kropka klucza. Wygląda faza S, strzałka, replikacja DNA, strzałka, wiązanie DNA z histonami. Ciągle pytacie nas, tutaj też Ania może kiedyś ją pozna. Zresztą widzieliście Anię na YouTubie nieraz i niektórzy, co chodzą na zajęcia, mamy zajęcia, kojarzycie, zawsze z Anią mówimy, że wyjaśnienia można pisać strzałkami, można robić zamiast pisać, szczególnie matematyczno-fizyczni, tacy, wiecie, osoby, które tak myślą bardzo tak schematycznie. Dla nich pisać prozę na tej maturze, jakieś zdania okrągłe, to jest kosmos. Można robić to strzałkami umiejętnie, ale to nie jest tak, że zerują strzałki, bo to przecież kto powiedział, że trzeba ciąg przyczynowo-skutkowy tekstem pisać? Gdzie jest powiedziane, napisz w postaci litego tekstu? Nigdzie. Wyjaśnij ciągiem przyczynowo-skutkowym. Także takie strzałki i to jest w kluczu jako proponowana odpowiedź. Zobaczcie, że to nie jest jakiś farmazon czy wymysł nasz. Można, tylko trzeba to robić umiejętnie, żeby to, co przed strzałką było wyraźną przyczyną tego, co za strzałką. To, co teraz jest za strzałką, ma być wyraźną przyczyną tego, co po kolejnej strzałce i to ma jednoznacznie ciąg wynikać. Jak zbyt skrótowo robicie te strzałki, to gubi się ten ciąg i wtedy się zeruje takie odpowiedzi. Dobra. To tyle na razie. Lecimy dalej. Trzecie zadanie dotyczyło
Błona komórkowa, powierzchni, ten przypada na błony wewnątrzkomórkowe. No i widzimy tutaj komórki wątroby. Ja jestem wzrokowcem, więc muszę to wszystko pokolorować sobie, bo inaczej to ja nic nie widzę. A to są komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki. No świetnie. Widzę, że są tu jakieś różnice w błonach. Super. Zaznacz poprawne dokończenie zdania, wybierz A czy B. Większy procentowy udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej. To już od razu sobie zaznaczam. Śródplazmatyczna gładka. Gdzie ona tutaj jest? Tu. W całkowitej powierzchni błony występuje W. No i właśnie. Oczywiście, że w komórkach wątroby, bo to widać. Tak, grzypie, można tak, dokładnie, więc albo z czego wynika, można, że strzałeczka to jest właśnie z czego wynika, co daje, więc dobra. Okej, ponieważ, no i co jest teraz tutaj tym dokończeniem naszego zdania? Wątroba. Czy znacie hormony wątroby? Niekoniecznie. Białka detoksykacji. Co ma siateczka gładka do białek? Nic, bo szorstka. Oczywiście, że siateczka i teraz świętość, święta trójca siateczki na maturę. Siateczka ser. Kojarzymy z detoks. Oczywiście nie cały detoks jest w serze, ale bardzo duży udział detoksykacji jest w siateczkach. Magazyn wapnia, szczególnie dużo korzystamy tego przy skurczu mięśnia, wtedy z tej siateczki tam omawiamy ją, oraz synteza lipidów. Lipidów i tych związków takich steroidowych w siateczce. Natomiast RER to są białka na eksport, czyli do wydzielenia poza komórkę, to są białka do błony, kanały, receptory, wszystko, co w błonie ma utkwić, oraz trzecia ze świętej trójcy lizosomy, czyli enzymy trawienne w lizosomach. To powstaje na rerze, te białka, a ser to... I jak to zapamiętacie o rerze, serze, to rozwalicie każde zadanie, które do tej pory było i mam nadzieję każde, które jeszcze będzie. Grzypie, jak się nauczyć tej ekologii? No po prostu cholera wie, skąd tego się nauczyć. Wiem, że jest zawsze dużo, dużo, dużo tej ekologii, a tak naprawdę na tej maturze to są strzępy, a nie wiadomo, na co zwracają uwagę. No. Maciek, Maciek, ja dzisiaj mam prawo cisnąć, a nie ty po ludziach, także dobra. Słuchajcie, A1, mam nadzieję, że to było proste. Na podstawie tabeli określ, które z przedstawionych komórek trzustki czy wątroby, mają większą zdolność do syntezy ATP. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, z jaką błoną, czy z jakimi elementami związana jest synteza ATP. Tam, gdzie jest syntaza, a syntaza jest na wewnętrznej błonie mitochondrialnej, więc rozumiem, że to mam wziąć pod uwagę, prawda? No to jaka będzie odpowiedź? 32 versus 17, trzeba napisać, że większa jest w komórkach wątroby, ponieważ, i teraz dajemy argument, po którym wiemy, w tych komórkach, tu proszę bardzo, klucz nam podaje na przykład, większy jest udział tej, niż w komórkach trzustki wewnętrznych błon mitochondrialnych, na których zachodzi synteza ATP. Czyli uzasadnienie musi mieć ten element odniesienia się do syntezy ATP jako argument wewnętrzna błona, że na niej właśnie zachodzi ta synteza. Mam nadzieję, że to nie było trudne, tylko dość łatwe i tu naprawdę trudno było nie zdobyć punktu. Zobaczmy następne zadanie. ADP jest fosforylowane w procesach fosforylacji substratowej, oksydacyjnej, fotosyntetycznej. Nie, no po prostu wstęp do zadania i informacja to aż poraża,
Super, całe półtorej linijki. Jedziemy. Uzupełnij tabelę, aby prawidłowo ilustrowała podobieństwa różnicy między fosforylacją. Dobrze. Wpisz tak we wszystkie właściwe. Rozumiem, że skrajnym przypadkiem będzie już uzupełniona tabela w ten sposób, pusta, a skrajnym przypadkiem z drugą strony będzie wszędzie tak. Ale myślę, że tak się nie zdarzy. Dobra, to co? Przepływ elektronów przez przenośniki. Oczywiście, że mamy i łańcuch w fotosyntezie, cytochromy tam są, jest pompowanie protonów i mamy w oksydacyjnej. Jak najbardziej. Syntaza działa i tutaj, i tutaj. Syntaza i produkuje siłę asymilacyjną częściej, prawda? W fotosyntezie i w mitochondria, to nie muszę tłumaczyć. Natomiast akceptorem elektronów tlen jest tylko w fosforylacji oksydacyjnej. Tlen nie bierze udziału w fosforylacji fotosyntetycznej jako akceptor elektronów. Tam tlen oczywiście powstaje w wyniku fotolizy wody. Tak powinno wyglądać to zadanie. Proste. Naprawdę było proste. Dalej. Wybierz, podkreśl wszystkie te, których komórki mogą przeprowadzać fosforylację fotosyntetyczną. Czytaj, co przeprowadza fotosyntezę. Drożdże nie, bo drożdże są grzybami. Sinice na pewno, bo uczycie się, że sinice przeprowadzają fotosyntezę oraz jeszcze jedną taką cechę mają te sinice poza fotosyntezą, asymilacja azotu cząsteczkowego. Mają tam nitrogenazę. Też pewnie obiło się Wam o uszy i o oczy niejedno zadanie, prawda, z tej nitrogenazy czy tam tej asymilacji azotu. Dalej, krasnorosty, czy przeprowadzają fotosyntezę? Oczywiście, że tak, bo krasnorosty jest to grupa glonów, a z definicji glony to organizmy przeprowadzające fotosyntezę, żyjące w wodzie bądź w wilgotnym środowisku. Dlatego są tak zwaną grupą ekologiczną, a nie systematyczną, bo do glonów należą i bakterie, jak sinice, i protista, jak jakieś tam eugleny i tak dalej, oraz te wielokomórkowe. Krasnorosty akurat należą do roślin, brunatnice należą do protista, więc jest to worek ekologicznie, organizmów o podobnych wymaganiach ekologicznych. Brunatnice to też glony, też przeprowadzają fotosyntezę. Jeszcze tylko sprawdzę, czy wymienionych wybierz wszystkie te rośliny, czy coś takiego. Nie, nie podali, że mają to być rośliny, tylko ogólnie organizmy. Wirki nie, ponieważ wirki są to płazińce wolnożyjące, niepasożytnicze. Przypominam, że typ płazińce dzieli się na trzy gromady: wirki, tasiemce i przywry. Dobra, czyli zwierzę na pewno nie przeprowadza tej fotosyntezy. Łatwe, łatwe. Dobrze, dalej. Transfer materiału genetycznego między komórkami odbywa się na drodze koniugacji, transdukcji oraz transformacji. Wszystko jest wypisane, jakby ktoś zapomniał. Zatem, co tu się teraz wydarzy? Uporządkuj przedstawione etapy koniugacji w kolejności ilustrującej przebieg tego procesu. No i tutaj trzeba by to sobie poanalizować. Widzę, że te komórki są... To na pewno będzie gdzieś w środku, takie mam wrażenie, bo są połączone. To pewnie będzie start, a to będzie koniec. Dlaczego? No bo mam jeden plazmid, a tu mam już dwa plazmidy, czyli na pewno zacznę od A, potem widzę nacinanie, czyli pewnie będzie C, potem widzę krótszy sznureczek, to pewnie będzie E, potem widzę dłuższy sznureczek, to pewnie będzie D, a potem będzie doreplikowanie drugiego kółeczka, będzie P. No naprawdę to było proste, bo ktoś, kto nawet nie wie, o co chodzi, to mógł na pałę wywnioskować, o co tutaj biega. Dobra. Uzasadnij, że do przekazania informacji zapisanej na drodze koniugacji wystarczy tylko jedna nić.
No i popatrzcie, że jedna nić zostaje, druga, czyli ta na przykład nić została, a ta druga nić, tutaj narysuję ją żółtą, ona została gdzieś tam przekazana. I teraz każda z komórek na matrycy, ta jedna na matrycy zielonej, a ta druga na matrycy żółtej, dobuduje sobie drugą komplementarną nić, bo można komplementarnie dobudować. Dlatego wystarczy jedna nić, bo drugą dobudujemy komplementarnie. Spójrzmy, jaki był schemat punktowania za uzasadnienie uwzględniające komplementarność, dokładnie zasad azotowych lub możliwość syntezy na matrycy. Czyli nie trzeba było pisać, że komplementarnie, tylko że jedna nić posłuży jako matryca dla drugiej nici. Ale rzeczywiście, Kacper, tak jak piszesz, że może dobudować drugą komplementarną, ok? Albo że każda z nici posłuży jako matryca do budowy drugiej nici i to już było ok. Naprawdę sympatyczne zadanko, bez tu żadnych podchwytliwych zabiegów. 5.3. Uzasadnij, że bakteria, która jest biorcą, może odnieść korzyści. Czyli musimy znaleźć jakieś powiązanie pomiędzy korzyścią a tym DNA. No to co? No pewnie na DNA są jakieś geny na tym plazmidzie, które dają jakieś korzyści. Wymieńcie teraz w komentarzu, jakież to mogą być cechy zawarte w tych genach na plazmidzie, które mogą dać korzyść. Oczywiście pewnie wszyscy wypiszą podstawową korzyść, jaką tylko można. Słucham. Wiem, że ja mam troszkę z opóźnieniem. Gen oporności na antybiotyki. Świetnie, Piotrek. To każdy powinien w pierwszej... Paulina... Nie, czepiam się. Plazmid zawiera geny ułatwiające przeżycie. Kurde, czy to nie jest tak jakby synonim korzyści? Ale jak? Konkret. Jaką korzyść? Ułatwiające przeżycie. Dlaczego Paulina jest zajebista? Bo jest bardzo fajna. Kurde, to z niczego to nie wynika. Konkret. Oporność. Piotrek, czy mogę pisać odporność? Nie piszmy odporność, tam nie ma układu odpornościowego, tam jest oporność, przeciwstawianie się działaniu związku. Może mieć nowe DNA, nowe geny, nowe białka, potencjalnie przydatne, które nie grzybku, nie potencjalne przydatne, utrwa konkret, korzyść, oporność. Na metale ciężkie, nie słyszałem o tym, może. Gen zajebistości, też bym tak napisał w pierwszej kolejności, pod warunkiem, Jola, że wiedziałbym, że mam ten zapas 2-3 punktów do stracenia. Dobra, po pierwsze, na pewno też uczycie się i wiecie z biotechnologii i w ogóle z tej genetyki molekularnej, że bardzo często na plazmidach mogą być na przykład operony albo w ogóle geny szlaków syntezy aminokwasów. Pamiętacie z biotechnologii, że najprościej jest na plazmidzie mieć gen oporności i potem jak selekcjonujecie bakterie? Zalewacie pożywkę antybiotykiem, dziękuję, wszystko zdycha, zostają tylko te bakterie, które pobrały plazmid, na którym był gen oporności, a jednocześnie wasz gen, bo plazmid był na przykład zrekombinowany. Ale nie trzeba tak drastycznie się pozbywać bakterii antybiotykiem. Można inaczej drastycznie pozbyć się bakterii, na przykład głodząc ich. Może ktoś bardziej lubi takie torturowanie niż szybką i taką, wiecie, humanitarną śmierć tym bakteriom dać. Wystarczy dać pożywkę, na której macie laktozę, a nie ma glukozy. A na plazmidzie nie ma operonu laktozowego. Wtedy te bakterie, które mają plazmid, mają operon laktozowy, mogą rozłożyć laktozę i skorzystać jako źródła cukrów prostych. Te, które nie wzięły plazmidu, nie mają operonu, nie mają genów rozkładu laktozy i zdychają, bo nie mają jak użyć laktozy jako jedzenia z głodu. To też są selekcje bakterii w biotechnologii, szlaków syntezy. Jaka korzyść może być? Zdolność syntezy aminokwasu, zdolność rozkładu substratów energetycznych, czy tam jakichś tam związków, prawda, odżywczych, jasne. Piotrek,
Peanuts, czy może się zaadoptować? Czekaj, niech no pomyślę. Może odnieść korzyść, ale adaptacja to jest korzyść. Chociaż nie tak bezpośrednio. Za poprawne uzasadnienie uwzględniające przykład korzyści. Patrz, Pinat. Pinat, czy ty masz, tak jak prosiłem, otwarty ten klucz do jasnej Anieli? Na temperaturę, Morte, zgodzę się. Osłonkę jakąś, otoczkę taką śluzową, co umożliwi jej na przykład, wiecie, lepsze ukrywanie się przed immunologiem. Super. Musi być konkret, Kacper. Pinat, czytaj klucz, kazałem otworzyć. Masz jednoznacznie napisane przykład korzyści. Inaczej nie zaliczą. No, a dobra, Pinat, a masz oczy teraz? No. Co po co klucz? Klucz to świętość. Nająłeś się na sprawdzającego, to szczekaj. Po prostu. Może się egzaminator nie zgadzać z odpowiedzią, albo CKE to nie obchodzi. Masz klucz? Nie pyskuj o egzaminatorze, tylko sprawdzaj tak, jak jest w kluczu. Koniec, kropka. Więc nie pytaj grzypie, po co klucz. Dobra. Jedziemy dalej z koksem. Co tu mamy? Uzasadnij, że bakteriofagi mogą być wektorami. Co to jest wektor? Oczywiście jakaś tam cząsteczka, platforma do przenoszenia genów, czyli najczęściej plazmid albo jakiś bakteriofag, wirus. I tutaj jest, że bakteriofagi. No i co tutaj wystarczyło powiedzieć w tym 5.4? Że mogą być tymi wektorami, ponieważ mogą, no nie wiem, pobrać DNA z jednej bakterii, a przenieść ją do drugiej bakterii. Zerknijmy, co tu nasz klucz mówi, ponieważ podczas jego składania może dojść fragment. No, dokładnie. Natomiast zobaczcie, w tym kluczu wyraźnie jest powiedziane, że nie tylko, że mogą przenieść DNA, tylko że z jednej komórki wziąć, a do drugiej komórki dodać. Milena, ja bym temperaturę chciał zaliczać, bo rzeczywiście mogą tam być zakodowane białka o wyższym oporności na temperaturę, jakieś enzymy albo coś. Dobra. Dobra. Nobody's perfect. Dobrze, dobrze. Także tutaj uzasadnienie proste, z jednej komórki do drugiej, ale musi się znaleźć z jednej do drugiej, a nie tylko, że przenosi, bo wtedy to będzie ta tautologia, dobrze mówię, dlaczego przenosi, bo przenosi, tak jakby, no, innymi słowami, wektor no, musi się znaleźć skąd dokąd, dlatego jest wektorem. Następne zadanie, wyjaśnij, uwielbiamy wyjaśnienia. No i mamy przyczynę, mamy ładnie określoną tu przyczynę, intensywna międzykomórkowa wymiana informacji genetycznej zachodząca w populacji bakterii, skutek jest jednoznaczny, zapewnia szybkie tempo ewolucji adaptatywnej, czyli w szybki sposób mogą się dostosować. Zwracam uwagę, tu popłynęło tylu uczniów na tym arkuszu, że szok, bo uczniowie, ludzie pisali tak jakby bez słowa szybko, tylko że wymiana intensywna tej informacji powoduje, że te plazmidy, jak się przedostaną, to tamte cechy i tak dalej, co umożliwia, że te bakterie mogą się dostosować do środowiska, te cechy mogą spowodować, że będą lepiej dostosowane, ale tu jest nie, że zapewnia możliwość ewolucji adaptatywnej, tylko szybko. Wasza odpowiedź powinna być mega sfokusowana na stwierdzenie, dlaczego to jest szybsze, ale szybsze od czego? I teraz słucham Was, do czego trzeba było porównać tutaj ten proces wymiany informacji względem czego? Bo jak mówię szybkie, to muszę mieć jakąś referencję. To co jest normalnym tempem nabywania adaptacji na drodze ewolucji? Jak wam się wydaje? Co jest tą referencją, tym odnośnikiem, tym takim, wiecie, podstawowym tempem nabywania?
Jak wam się wydaje? Dobór. Bardzo dobrze. Dlatego fajna odpowiedź wyglądałaby tutaj tak, że ta intensywna wymiana informacji pomiędzy komórkami wewnątrz populacji powoduje, iż mogą one przekazać sobie, tak, wytworzone na drodze doboru cechy. Dzięki temu ta cecha, która zapewni lepsze przystosowanie, szybciej może się pojawić w wielu osobnikach tej populacji, niż jakby każdy z tych osobników wykształcił tę cechę osobno, niezależnie, czyli na drodze doboru. Czy to jest jasne? Dobrze. Oczywiście, że prostsze odpowiedzi tu też przechodziły, natomiast ja bym był bardzo tu uszczypliwy i trzymał się tego szybkiego tempa. Natomiast prostsze odpowiedzi typu przeniesienie tej bakterii powoduje, iż te cechy w bardzo szybkim tempie pojawiają się, tak, czy szybciej niż w doborze, to pojawiają się w populacji, co może zapewnić lepszą, skuteczniejszą adaptację, szybszą. Także tutaj rozmnażanie, transfer genetyczny, zmienność genetyczna. Ja bym tu, Kacper, dodał szybsza zmienność genetyczna podczas tego transferu, zwiększone prawdopodobieństwo na uzyskanie cech ułatwiających środowiska. No okej, okay, tylko tu bym jednak, Kacper, wiesz, dobitnie odniósł się do tego szybkiego. Częstość mutacji nie. Bo wymiana informacji w populacji, to mutacje są niezależne, mutacje są spontaniczne, czynniki indukujące mogą je przyspieszać, natomiast dlaczego tutaj mutacje piszecie? Albo to się odniczyło do tego ewolucji adaptatywnej. Chodzi o mechanizm. A, i dobra, pamiętajcie, mam nadzieję, że wszyscy już macie ewolucję ogarniętą, w szkole przynajmniej. Mogą was spytać o czynnik środowiskowy. To jest ta presja, czynnik środowiskowy, niska temperatura, obecność drapieżnika, co tam jeszcze może być? Susza, niedobór pokarmu, tak? Czynnik środowiskowy. A mogą was spytać, podaj czynnik ewolucyjny. Czynnik ewolucyjny to dobór naturalny. Susza środowiskowy wywołuje ewolucyjny, dobór naturalny. Drapieżnik środowiskowy wywołuje dobór naturalny. Tak? Natomiast mutacje nie są tak jakby czynnikiem samego mechanizmu ewolucji jako takiego, w jaki sposób dobieramy, selekcjonujemy, są mechanizmem ewolucji na zasadzie wprowadzania zmienności. Także nie są tak jakby odpowiednikiem selekcji i ewolucji, aczkolwiek nie ma ewolucji bez zmienności, a mejoza, a u bakterii mutacje głównie rzeczywiście są tym źródłem zmienności. Dobra, lecimy dalej. Ewolucja, bywa na maturze ewolucja. Do podanych cech wektora przyporządkuj. No dobra, no to co? Jedziemy z koksem. Jeden. Miejsce inicjacji bogate w AT, no to będzie miejsce ORI tak zwane. Zatem co ono umożliwia? Mój ty Boże. Rozplecenie helisy. No nie widzę inaczej. Ja to sobie wykreślam, żeby potem się nie pomylić. Dalej. Obecność fragmentu z wieloma rozpoznawalnymi przez restrykcyjne, no to umożliwia jakieś cięcie, prawda? A selekcję nie, to jakaś oporność na antybiotyk pewnie będzie. Włączenie C umożliwia wklejenie, włączenie, bo muszę pociąć to wszystko, żeby to wkleić. A obecność genu oporności to wiadomo B.
prawda? Natomiast A, rozdzielenie wektorów do komórek potomnych, no to już jest po prostu ten transfer, tak jakby koniugacja tu powinna być, jeśli wektorem jest plazmid, natomiast transdukcja, jeśli wektorem będzie wirus, to tutaj powinno być umożliwienie obecność wirusa, a nigdzie nie pasuje. Bardzo lubię to zadanie, bo ono naprawdę dużo nas nauczy. Popatrzcie. Najpierw powiedzieli o jakimś bezwodnym chlorku kobaltu, który przyjmuje, w sumie to inaczej powinienem to zrobić, przyjmuje zabarwienie różowe. Ale w obecności wody. Super. A teraz zaczynamy zabawę z metodologią. Trzy gatunki roślin. Już sobie od razu podkreślam, nie tracę czasu. Byli ciekawi, którą należy częściej podlewać. To nie jest problem badawczy, tylko to jest zaciekawienie. I to prowadzi do stworzenia dopiero problemu badawczego. Tu jest takie polecenie z formuły, Sformułuj problem badawczy i tutaj bardzo często odnosili się uczniowie do jakiegoś podlewania czy coś. Nie, problem badawczy będzie zupełnie inaczej wyglądał. Mamy trzy doniczki z roślinami, następnie i teraz popatrzcie. Mamy górną i dolną powierzchnię liścia szkiełkami zaciśnięte. Mamy pewien czas, który był tutaj potrzebny do zmiany zabarwienia i to mierzono. I podali wyniki w sekundach. Mordeczki, sformułuj problem badawczy. Problem badawczy ma zmienną, zależną, niezależną, obiekt. Zmienna zależna to jest mój obserwowany efekt. Co będzie moją zmienną zależną? Tak, Bora A, zawsze jest zapisywany live. Zmienną zależną jest jakiś proces. I uczniowie często pisali zabarwienie tak jakby papierków. Zabarwienie papierków to nie jest badany proces. Moi kochani, czas potrzebny do zabarwienia to jest tylko metoda na obserwację, określenie zmiennej, jak mierząc czas zabarwienia, kiedy się zabarwi. A zmienna moja zależna, już ją tu piszę, to intensywność transpiracji. Zmienna niezależna, pamiętajcie, że wpływa na zależną. No to widzę, strona liścia, górna i dolna. Ale napisali mi coś bardzo dziwnego. Obydwie zmienne niezależne. Wow! Gdzie tu druga zmienna? Mam obiekt pomidor, fasola, nasturcja, mam zmienną blaszkę, mam intensywność transpiracji jako proces, mam obiekt, ale zobaczcie, że to nie jest obiekt, tylko trzy obiekty. Zatem gatunek rośliny jest jednocześnie obiektem, ale też zmienną, bo każdy gatunek inaczej spowoduje transpirację, bo ma inaczej zbudowany liść, może więcej aparatów szparkowych, może grubszą jakąś kutykulę, może cholera wie co, ale każdy gatunek będzie inaczej transpirował, może mniejsze jakieś, no, trudno mi powiedzieć, tam procesy inaczej zachodzą badanych roślin, ale jakbyś tak grzypie napisał tutaj, to byś właśnie miał tak jakby, no ja bym tutaj się powstrzymał od badanych roślin,
Chociaż nie. Dobrze, bo jak wypiszesz badanych, a one są określone w tekście, to jak najbardziej można. Moi drodzy, zatem problem badawczy najprościej to jest co? Wpływ strony tam blaszki liścia czy blaszki liściowej na transpirację czy na intensywność transpiracji, a wpływ strony u pomidora tam nasturcji i czegoś tam. Można napisać wpływ górnej i dolnej powierzchni blaszki liściowej, prawda? Na intensywność transpiracji u badanych roślin, wpływ na różnicę transpiracji pomiędzy poszczególnymi gatunkami badanymi, no, jak tam sobie stryjenka zażyczy. Dlaczego ja tutaj wymieniłem intensywność transpiracji, a nie wpływ na transpirację? Kto mi powie? Kto mi powie? Dlaczego oto ja z moją wzrodzoną, że tak powiem, złośliwością bym się czepiał bardzo? No, napiszcie. Wpływ na transpirację. Chodzi to, dobra, bo tu mi się to tak pojawia żmiotami, bardziej konkretne, bo ona zawsze zachodzi, po obu stronach transpiracja różnej intensywności, większą precyzję, zawsze jakiś wpływ, różna intensywność. Słuchajcie, tak, bo na samą powiedzenie transpirację można to bardzo różnie definiować. Jest, nie ma, zero-jedynkowo wpływ na transpirację, prawda? Natomiast tu nam chodzi, badano czas, czyli nie badano, czy ona jest, czy jej nie ma, tylko czas, a czas potrzebny zależy od tego, jak mocno zależy proces. Jak jest bardzo intensywny, to czas będzie krótki. Jak jest bardzo długi ten czas, to znaczy, że proces zachodzi wolno. Inaczej by skonstruowano doświadczenie na transpirację, bo wtedy byście zostawili pod kloszami i przyszli za tydzień i zobaczyli, o, tu różowe, czyli transpiracja jest i z górnej, i z dolnej, tak? A tu chodzi, jak szybko on się zabarwi. Jasne, dlatego ja bym się tu czepiał o tę intensywność, bo pomiarem był czas, a nie obserwacja, czy po dwóch dniach się zabarwi, czy nie. No i fajnie, zaprojektuj tabelę. Pamiętajcie, że w tabeli nie ma jednostek, na pewno musimy mieć gatunki. Czasami można robić takie tabele, wiecie, z tym takim magicznym trójkącikiem tutaj. Ja takich tabel nie lubię, bo to takie trochę antyczne. Tutaj piszemy gatunek, albo w poziomie można dać gatunek, czyli tam nasturcja, pomidor, co tam jeszcze było, coś tam. Gatunek 1, 2, 3. Natomiast tutaj, moi drodzy, mam powierzchnię, czyli blaszkę. Nie mogę powiedzieć tutaj powierzchnia górna i powierzchnia dolna i zamknąć sobie taką tabelkę, bo nigdzie nie uwzględniam, bo ja tu wpisuję sekundy, ja tu wpisuję czas. I można tutaj napisać wtedy czas, średni czas, bo chyba tam robiono ileś pomiarów, średnie. Dlatego średni czas zmiany zabarwienia na powierzchni górnej i średni czas zmiany zabarwienia na powierzchni dolnej. Można to było oczywiście wyciągnąć poza tabelę i napisać średni czas zabarwienia na powierzchni i tu tylko górnej, dolnej. A można było to wpisać po prostu tu, tu i wtedy takiej tabeli nie wpisujemy wyników, bo ich nie mamy, ale pamiętajcie, że napisanie czegoś takiego to jest błąd w konstrukcji prezentacji danych,
ponieważ jednostek nie wpisujemy do tabeli. One powinny być, jak tu macie, średni czas w sekundach. Tak, slash sekundy, można w nawiasie kwadratowym pisać w sekundach. Dobra, coś tu się pytania pojawiły. Dalej, jeszcze przeczytam. Tak, bo zachodzi z różną... Tak, intensywność, że zaliczylibyśmy to do wyżyć. Tylko z różną intensywnością, musi być intensywność porównać. A kiedy można używać badanych roślin, a kiedy nie? No, badanych roślin używa się wtedy, kiedy... Znaczy, to jest taki uniwersalny klucz, że nie musisz się odnosić do gatunku, do nazwy łacińskiej, tylko mówisz po prostu u badanych roślin. I wtedy to jest zaliczane. Wpływ badanej powierzchni blaszki liściowej na badane, nie wiem, pobieranie badanych mikroelementów u badanych roślin i to wszystko przejdzie, nie trzeba ich wymieniać. Także tutaj ja natomiast w grzypie jestem takiego zdania, że jeśli mam wymienione rośliny, to ja osobiście je po prostu wpisuję. Tak? Natomiast jeśli nie mam gdzieś opisanego, na przykład widzę, że badano, masz rysunek i na rysunku masz chwasta w doniczce i nie masz napisane, co to jest, to wtedy nie masz wyjścia, musisz napisać u badanej rośliny, bo nigdzie ani w tekście, ani na rysunku nie powiedzieli, co to za roślina. Wtedy musisz użyć badanej rośliny. No dobra. Słuchajcie, chciałem troszeczkę dalej dojść dzisiaj, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby już zakończyć, bo mniej więcej stronami dochodzimy, tak widzę, do połowy. Także tu robimy koniec na dziś, bo już dopiero zobaczyłem, która jest godzina. Spróbujcie od tego zadania pokombinować na przyszły tydzień z odpowiedziami. Spróbujcie potworzyć sobie w wyjaśnieniach na kartce albo tutaj ciągi przyczynowo-skutkowe. Nie piszcie pełnych zdań, poróbcie sobie ciągi przyczynowo-skutkowe. W uzasadnieniach napisz argument, dwukropek, co ma być argumentem. Poanalizujcie klucz jak chcecie, a za tydzień więcej pytań w razie czego możecie zadać, bo już będziecie mieli bardziej przemyślany arkusz. Natomiast kto nie wbił jeszcze na naszą grupę facebookową, gdzieś chyba jest na górze, powinna być podpięta z tego, co mówicie, tam hulaj dusza, pytania, nie pytania, jak będę miał tylko czas i energię, to będę odpowiadał, jak nie, to sami sobie spróbujcie odpowiadać, analizować, natomiast tam też zapodam ankietkę, który arkusz w następnej kolejności chcielibyśmy robić, albo wymienię arkusze, które ewentualnie chciałbym jeszcze przerobić z wami, te nowsze arkusze, które jeszcze nie są nagrane i wtedy metodą po prostu chamskiego głosowania będziemy sobie wybierać kolejny arkusz. Dobra, jeszcze chwilkę na pytanka tutaj, żebyście już dokończyli swoje złote myśli, natomiast kto już zmęczony, niech spada do domu, aha, tak jesteście w domu, z webinaru, a we wtorek Q&A. Na bieżąco, ale tam z tego co pamiętam dużo było pytań o fizjologię roślin, także chyba sfokusujemy się po prostu na fizjo roślin we wtorek. Dobra. Maciek, rzeczywiście, dziada dziś nie było, ale wy jesteście czujni. Zamiast słuchać, to kurde czat. Ojejku, coś kliknąłem. Czekajcie. Dobra, coś. A to jak kliknę na ten, to się wyświetla, zobaczcie. Jezu, człowiek uczy się całe życie. Widzicie to wyświetlanie, czy nie? Może ja to będę wyświetlał, jak o czymś mówię. Wow. Dobra, słuchajcie, to tyle w temacie Mariolki. Dzięki za dzisiaj. Dobranoc. Dobranoc, idę do domu na kolację. Dobra. Sasia widać, Szymon widać. Fantastycznie. Dzięki za dziś. Trzymajcie się, idźcie odpocząć, bo już późno. Pa, pa.